co, już będziemy dalej kontynuować przygody Geralta z Rivii w świecie gry Wiedźmin 3 Cheeky Gone. Teraz zapraszam was, a teraz po krótkim intro zapraszam was do oglądania. Mordo, nie zapomnij kliknąć suba oraz słabki w górę dla zasięgów, dzięki. Dobra, skończyliśmy stają oto w tym miejscu, gdzie zaczerpnęliśmy z kręgu mocy. A dobra. Mogę czas nie będę czerpać, czas. Okej. No dobra, i dalej będziemy eksplorować świat. Wiedźmin 3. Tu moglibyśmy słuchać w końcu rodzice zdanie z topólnicą, czyli studni. Dobra, zaraz zrobimy. A może najpierw powiedzmy jeszcze w ten znak zapytania, co ciekawe, co jest tam, w tym miejscu. Dobra, lecimy. Jedź, płotka! Co, tu płotka nie zejdziesz? Nic na razie ciekawego nie ma. Okej. No ładnie, ładnie. Deszcz. Hey. Wiatr. Tymi. Żywami przemoczyłem. No nie możemy jechać szybko, bo jest tak gęsto. Nic. Dobra, możemy jechać tak. A co jest tu za zimno? Są potwory, tak? Mamy zwyczajne. Coś w ogóle jest. Co jest to? A, miejsce mocy. No dobra, z czym jest spania. Zabierzemy reł. Tak. I trzeba to... Medalion drży. To miejsce mocy. Nie dzieć. Czy jest to w stanie go podbić? Ciekawe. I co, paskudę? A, będzie słabo. A dobra, nie strzelałem. Myślę, że będzie gorzej. Łotka się boi, to jest najgorsze. Dobra. Będzie easy. Wszyscy poziomy jest drugie ładne. Ale da się to zrobić. Chodź, nie? No wolny jest po prostu. On po prostu ma jedyny atak, który ma tutaj, więc... Wróżenie krytyczne, krytyczne, więc spoko, fajnie. I tu się wraca, bo... Plecy pan. No jeszcze zbijemy do końca, tak? Ja myślę, że ten dziedzin się większy. Dobra. Jedziemy porządny, zbieramy moce. Gdzie się skoro serowe mięso? Fajne mięso, no ale to ja i tak mam zdragnięte. Dobra, wyjdźcie. Skaraj się na tym, to jest świetnie. Dobra, spróbujemy zrobić to jako przez to jeszcze na mość coś możemy. To ja bym to licho przez to i zrobił, prawda? Czemu na razie nic więcej nie ma? Co znaki? Dobra. Teraz spróbujemy to zrobić. Wiem, że w ogóle mogę punkty poddawać, więc też jest spoko teraz w postaci.
nowy kręgu otrzymać i pić wam już w ogóle darać. Naprzód! Ojejku. Ty pod koniem już skaka się? Nie, nie masz. Dobra, wyjechaliśmy sobie z tego. Wolnie! Dobra. Zrobimy sobie ten zapis. Dobra, no mi zapisz. Nie obchodzi jedna rzecz. Postać jest. Mam ile dowód. Wydane. A, mam jeden. Dostępny bóg, tam trzy. Dobra, o to mi chodziło właśnie. Co tu mamy? Znaki oczywiście. Mamy walkę, tak? Mamy alchemię i mamy zdolności. Czy ja chcę? Nektors. Aha, dobra, okej. Trening siłowy. Rozumiem. To jest co? No to weźmy to. Jeszcze mam dwa punkty. Nierdę, może co? O, to jest ciekawe. Dobra. Patrzymy z tego, żeby nie dodawać po 100 razy punktów. W tej chwili widzowie możecie wstawić komentarz pod filmem i powiedzieć, co dzisiaj damy tego filmu i całej przygody Geralta. A my będziemy... Sprawimy to ciało. Będziemy próbować pokonać. Spróbujemy pokonać te duchy, tak? I bransoleta. Igni. Fajnie, bo nic z deszczem. Jeszcze nie wyczułem. Zadziałało. Czy nie? Nie ta specka, chłopie. A jedna z tego nie zabieram, pomyślcie. 9, no właśnie, trzeba tak robić. Nie tą speckę wziąłem, cóż, zrobimy się, jak ona zreaguje. 8-3 uderzeń, wiadomo, że słabo. Dobra. Chodźcie. Tu. O, posiści szybiski nie daje. No to dużo daje, jednak trzeba to bić. On się... Na zawsze. Dobrze. Bardzo fajnie. Tu jakieś fraszko nie są. Sesja oporem, bo tak on dobra. Czemu my jesteśmy więc? Dobra. Przepraszam bardzo, dobra. To teraz tak. Tu chyba już więcej nic z tego, to mi się nie wiem. To jest teraz kozioł. Bierzmy to. Tu też nic nie ma, to coś jest. Co? Ja, dobra, możemy zabrać.
łopatki sobie przydadzą. Na spacjum, przy czym ja nie biorę spacjum, halo. Dobra. Co, wołam płotkę. Co to jest? No, lalka. Czemu ty masz tutaj gdzieś? Fiolka. Fiolka. Talerz. Talerz. Woda jakaś tam, no tak, nie wiem co. Chyba nie świecony. Dobra. A w tym momencie, drodzy widzowie, możecie stać lajka pod tym filmem. Dobra. Dajcie po prostu lajku. Górę. Płotka. Hej! A tu możemy teraz wrócić do... tak. Że wrócimy. Czemu by nie? No i dobra, to bardzo ładna pogoda jest, bardzo mi się to podoba. No już, już. Tempo, tempo! Tempo tam dobra. Ciekawe. Płotka, nie tak szybko. Ciekawe jak... Ciekawe jaką nagrodę będzie. Co on... Jakie złoto powinno ci chyba, nie? Pewnie tak będzie. O, to dobrze. Jedziemy! Dobra. Polo, otworzy drzwi, ziomek. Pa. Sprawa załatwiona. Studnie nawiedzał duch kobiety. A, kurde. Przegnałem go. Tylko żeby tak każdy niepogrzebany nieszczęśnik nie zaczynał straszyć, bo przez to pobojowisko kłopoty będą. Jakby co, polecam się na przyszłość. A póki co, Klara, Volker. Sprawdziłem ty coś na te imiona. Kurde, to jest gorsze. Nie znam takich. Ale słyszałem, jak nasza zielarka, Tomira, rozprawiała raz o jakiejś klarze. Może o tę samą się rozchodzi. Wasza nagroda, mistrzu. Złoto, co dla Luby na posag zebrałem. Bez was ślubu i tak by nie dożyła. A teraz jest chociaż nadzieja. Ja się zintargowałem trochę więcej. Nie wiem, nie mam pojęcia. To coś daje. Nie zapisałem, pamiętam. Dobra. Ja się żenić już raczej nie będę. Zachowaj te pieniądze na ślub Luby. Dobra, idę. Wypijecie wtedy moje zdrowie. Chyba mi się szlachetno. Dziękuję, mości wiedźminie. Za dobre serce i ciepłe słowo. Ale z pustymi rękoma was nie puszczę. Weźcie chociaż to. Się trochę. On mi dał jakiś... Co on mi dał? A masy, to no dobra. Dobrze, fajnie, bardzo fajnie. Bardzo mi się podobały te wstawki. Tu coś śpi na podłodze, co? O co tu chodzi, halo? Dobra, złoto nie da się przynajmniej odporadam ci przy tej otwieraniu, że tutaj... Bo to jest ciski ocet. To jakiś mniejszy ten, że idzie. Spoko, to może być ciekawe. Naprawdę. Tutaj się jeszcze... No okej, okay, dobra, bierzemy wszystko. Idziemy dalej. Tak. Dobra. Sorry, czy coś się światło? Ej, jak fajnie podpala to. Dobra. Gdzie jest płotka? Przyszedł ci go. Płotka, gdzie ty jesteś? Halo. Aha. Takie coś, no dobra, okej. Okay. Ciekawe, tam mam ze sobą, jak mieliśmy ze sobą zadanie w tym miejscu. Bo to jest, tutaj jest zielarka, tak? Nie. Gdzie była zielarka, czy pamiętam? Wiem, że jest zadanie dostępne. Tutaj gdzieś przy tym, przy... przy mieście, przy obozie była zielarka, tylko nie pewnie. Dobra, zrobimy tak.
to na razie zadanie. Okej, na razie coś będziemy wykupować. Nie mam docenia. Starożytnie są moczki. Cyranidy. Nie. Przedmioty, czekaj, że. Możemy smoknąć. O proszę, co to jest? Fajnie. Chcę nie może zrobić. Ma robić. Czyli co w środach? Właśnie to był to pancerz plus 6 plus 5. Nakładaj to ziomo. Co? Okej. Dobra. Mówię, bo to was sprzedawał do kowalska, czy to syf cały. To nic ciekawego nie mamy, dobra. Okej. Już to było to... A jest tak. A dobra. Biesku. Oj, sorry, biesku. To chyba to zrobimy, to pójdziemy tam, no. Tego zadania. Jedź, Putka! Dalej! Spróbujemy ten gdzie to się typanie. Staruszka. Przywołamy się do tego domu, tak? Ojej. Dalej, Płotka, dalej! O! Barbarzyńcy. Na pewno nie. Wolnij, Płotka. No, aha, no tak, Harald. No tak. Pewnie raczej będzie chyba... Fuck. Te sterowanie tych znaków po prostu... Dobra. Piszczam grę. Dobra, nie? Czy teraz mógłbyś wypisać grę? Cię bardzo prosił. Dobra, dziękuję. Fajnie. Olejka. O! Drodzy widzowie, możecie też zostać słowo pod tym filmem, bardzo, bardzo wdzięczny. Ej, leży ten gość. On to serio skończył. Ciało. To tłumaczy smród. Zaszło, kurde. Pęknięty monokl. Ciekawe. Co mówiłeś, złociutki? Nic, nic. Nie będziesz nazywać, proszę. Uduszony garotą i do tego stare blizny. Jak u żołnierza. A jak ja gadam do siebie, to mówią, że dziwaczeje. Gdzie jest obotelnia izna? Klimacik. Muszę sprawdzić na tym, okej. Ten monokl trzeba posprawdzić. Aha, okej. Dobra. Jakieś dokumenty. Spalone prawie do szczętu, ale niektóre fragmenty dałoby się odczytać. Opa to. No kurde. Szkoda, byliśmy mówieni. Okej, ciekawe. Dobra. Znalazłeś patelnię?
Oto i bezcenna patelnia, ale wyszorowana do czysta. Wygląda na to, że nasz tajemniczy jegomość potrzebował nie samej patelni, a sadzy, żeby zrobić tusz i napisać listy. Ciekawe. Znalazłeś patelnię? Tak, oddajemy już pani. Zróżko pani tą patelnię przecież. To już nic więcej nie ma, chyba nie? Chyba nie. Ciekawe, naprawdę ciekawe. Dobra, idziemy dalej. Uduszony garotą i do tego stare blizny, jak u żołnierza. Znalazłeś patelnię? Nie będzie pani miała drzwi, a cóż. Proszę, twoja patelnia. Moja? Ale ona była cała czarna od sadzy. A w tej bym się mogła przejrzeć, gdybym chciała, tylko już nie te lata. Właśnie sadza była temu jegomościowi potrzebna. Zdrapał ją i zrobił z niej tusz. Widać, musiał coś napisać pilnie, a inne dokumenty pilnie spalić. A ten drugi? Nie żyje. Skrzyknij paru chłopców i zakopcie go pod wsią głęboko, żeby trupojady go nie wygrzebały. I dobrze radzę, nie mówcie o tej sprawie czarnym. Czekaj, czekaj! Należy ci się coś w podzięce. Masz, syneczku. Na drogę. Tam? Usmażę sobie na kolację sielawę. Sopka, próby. Ciekawe, ciekawe. No i drodzy widzowie, na tym zakończymy ten odcinek. Pamiętajcie, zostawić komentarz pod filmem oraz subskrypcję i łapkę w górę. No i co, żegnam się z wami z tym materiałem i zapraszam do następnego. Bye!